polska gospodarka zużywa rocznie 16 miliardów metrów sześciennych gazu. On może pomieścić 7,5, tak? Jeżeli tak, się... no, po rozbudowie. Po na razie nasz gazoport może ma przepustowość 5 miliardów metrów sześciennych, bowiem do gazoportu będą wpływały statki, gazowce, które przywiozą do nas gaz w bardzo niskiej temperaturze. To jest minus gaz, taki gaz ciekły, on jest bardzo skumulowany i tu będzie w naszym terminalu będzie następowała tak zwana regazyfikacja, czyli podniesienie temperatury tego gazu już poza statkami oczywiście i z magazynów, które są w terminalu, będzie tłoczony już gazociągami do Polski. Jako powietrzny, prawda? Tak, już w takim stanie lotnym. Lotnym, tak. I na razie przepustowość naszego terminala to jest 5 miliardów metrów sześciennych gazu, ale on był tak zapowiadany, tak projektowany, żeby mógł mieć docelowo pojemność 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Natomiast sam to jest wydarzenie historyczne. Od razu oddajmy sprawiedliwość i hołd panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który 10 lat temu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 22 maja 2006 roku zainicjował budowę gazoportu. Dlaczego to było tak ważne? Bo myślę, że słuchacze Radia Maria mają rozeznanie, bo wiele razy na ten temat rozmawialiśmy i na falach radia sprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski są poruszane, ale tu warto przypomnieć, że do tej pory cały gaz, który docierał do naszej gospodarki, był pochodzenia rosyjskiego. Ten gaz docierał do nas gazociągami. Trzy wejścia na wschodniej granicy. Kondratki, Wysokoje, Drozdowicze. I z czasem pojawiły się też wejścia ze strony Niemiec i Czech przez tak zwane interkonektory, czyli takie odcinki gazu, gdzie gaz można tłoczyć w obu kierunkach. I to były takie międzygraniczne połączenia. Tylko jest małe ale. Na granicy z Niemcami i Czechami my nadal dostawaliśmy gaz rosyjski, bowiem nie było do Polski możliwości dostarczenia gazu od innego producenta jak Rosja. I zarówno świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, jak i Prawo i Sprawiedliwość staliśmy na takim mocnym stanowisku, że realna dywersyfikacja surowców energetycznych to jest zapewnienie dostępności surowców z różnych źródeł, a nie kierunku. Chodzi o to, żebyśmy mogli kupić do Polski gaz i ropę naftową, nie tylko rosyjską. Żebyśmy to my wybierali dostawcę. Żeby nie mieć po prostu pistoletu do skroni przyłożonego, prawda, w postaci dostawy gazu albo niedostawy, że kurek nam zakręci ktoś i powie, panowie, tak i tak, nie? To się w przypadku Gazpromu jakimś takim zbiegiem okoliczności dochodziło do tego, że problemy w dostawach pojawiały się wtedy, kiedy albo było zwiększone zapotrzebowanie w zimie, albo klientowi właśnie kończył się kontrakt i Gazprom, przykręcając kurek, mobilizował w ten sposób swoich odbiorców do szybszych negocjacji, czytaj, po cenach i warunkach dyktowanych przez Gazprom. Nie oszukujmy się. Dla Rosji surowce energetyczne są jednym z elementów prowadzenia polityki zagranicznej. Rosja wręcz to zapisała w swojej strategii po 90 roku, mówiąc najkrócej. Wtedy powiedzieli tak, zamieniamy czołgi na rurociągi. I tak jak do 90 roku, do wyjścia z Polski w 93 roku Rosja wywierała wpływ przez Armię Czerwoną, tak później za pomocą surowców energetycznych. I gdyby nie ta inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my nadal bylibyśmy skazani na rosyjski dyktat, a zwracam uwagę, Polska płaciła za gaz rosyjski najdrożej w Europie. Kontrakt negocjowany przez rząd Platformy i PSL-u, to imiennie, no, w cudzysłowie zasługi Waldemara Pawlaka, był taki, że taniej było kupić rosyjski gaz, który przepłynął przez Polskę do Niemiec i wróci do Polski,
niż kupić ten gaz na granicy polsko-białoruskiej. Warunki wynegocjowane przez polityka PSL-u z Gazpromem były takie, że Komisja Europejska zablokowała część porozumień zawartych w tej umowie, bowiem ta umowa miała obowiązywać nas do 2037 roku, czyli mielibyśmy taki sznur na szyi w postaci umowy z Gazpromem jeszcze przez 21 lat. I teraz wchodzimy w sprawę budowy naszego gazoportu. Co to zmienia w naszych relacjach gospodarczych z Rosją i politycznych? Otóż zmienia to o tyle, że od kilku lat na światowych rynkach pojawił się konkurencyjny cenowo i dostępny ten gaz skroplony. Głównym producentem są Stany Zjednoczone, ale wiedli prym w badaniach nad tym, w wierceniu, w poszukiwaniu tego gazu. Ale też kraje Zatoki Perskiej taki gaz oferują. My mamy kontrakt z Katarem, natomiast na część pojemności, też źle negocjowany, bowiem była to sytuacja, w której ten gaz był jeszcze droższy niż rosyjski. Ale dzisiaj szansą dla Polski jest to, że gaz można kupować poprzez giełdy. Czyli nie musimy zawierać 10, 15, 20-letniej umowy z Gazpromem, jak Rosjanie sobie życzą, tylko możemy kupić po dobrych cenach albo na jakichś średnioterminowych kontraktach. I to jest, ponieważ jest duża podaż tego gazu na światowych rynkach, to mamy rynek klienta, a nie rynek dostawcy. I gazoport jest tylko częścią takiego otwarcia się na niezależność energetyczną, bowiem gazoport ruszył i uwalnia nas od dyktatu Gazpromu, ale równocześnie rząd pani premier Beaty Szydło prowadzi działania do zrealizowania kolejnej wizji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do połączenia gazowego Polski ze złożami norweskimi, złożami, w których nasza spółka PGNiG ma kilkanaście koncesji. I jeżeli do tego dojdzie, jeżeli będzie działał pełną parą terminal gazowy w Świnoujściu, jeżeli otworzymy połączenie tak zwany Baltic Pipe na złoża norweskie, to wtedy praktycznie zapewniamy Polsce niezależność energetyczną. Bo do tego dochodzi jeszcze wydobycie krajowe 4,4 miliarda metrów sześciennych. Ale tu należy wspomnieć, że Rosjanie nie zasypiają. Tutaj nie gruszek w popiele, tak. Rękami. Bo jest plan budowy drugiej nitki Nord Stream do Niemiec i z Niemiec dystrybuowania rosyjskiego gazu na inne kraje Europy. Także do Polski, jeżeli byłby konkurencyjny cenowo. I to jest niebezpieczne o tyle, że Gazprom ma poważny procent udziałów w niemieckich magazynach gazu i poważny procent udziału w niemieckich rurociągach będących odnogą Nord Streamu. I w związku z tym będzie taka próba, spodziewamy się, wypchnięcia tego gazu, który mógłby wpływać do Polski przez terminal w Świnoujściu, poprzez nadpodaż gazu rosyjskiego dystrybuowanego z Niemiec. Ale to są na razie plany. My też nie patrzymy na to z założonymi rękami. I tu teraz, ojcze, no, tu bym wrócił do wizji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bowiem to jest, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Pan prezydent Lech Kaczyński dokonał rzeczy wielkiej, która pozostanie naszym zobowiązaniem i testamentem. I jako Prawo i Sprawiedliwość, większość sejmowa, rząd, my to podejmujemy. I mamy obowiązek wypełniać, patrzeć na Polskę, myśleć o Polsce i dbać o Polsce pod kątem naszej suwerenności. Nie pozwolić, żeby Polska była państwem, które może ulegać wpływem innych poprzez także nacisk gospodarczy. Bowiem prezydent Lech Kaczyński, mówiąc o niepodległości Polski, o suwerenności, rozumiał, że
nie wystarczy silna armia. Nie wystarczą sojusze, sprawdzeni sojusznicy. Musi być jeszcze ta niezależność energetyczna, która pozwoli na konkurencyjne i niezakłócone dostawy surowców energetycznych do naszej gospodarki. Dzisiaj nam się to wydaje oczywiste, ale 10 lat temu był to przełom i było to myślenie zupełnie ponad tamtą epokę. Dowodzi tego zachowanie polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy po przejęciu władzy w 2007 roku zamiast wszystkie siły skierować na budowę naszego gazoportu, wstrzymali tą budowę. Oni się przez rok zastanawiali, co z tym zrobić. No bo to było, w jedno słowo, to była ta polityka, prawda, że jak Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Wisła wpada do morza, to zróbmy wszystko, żeby Wisła wpadała z powrotem, prawda, tam gdzie wypływa, nie? Bo Prawo i Sprawiedliwość tak chciało, no więc... No, ale to była polityka, która zakończyła się, może powiedzieć, polityczną klęską, chociaż tutaj jeszcze jej owoce tego będziemy długo, długo jeszcze pewnie gdzieś zbierać. W każdym razie są dwa elementy, że jest finansowość, opłacalność finansowa i suwerenność też polityczna, narodowa. Tak możemy powiedzieć, bo cóż, tak robią inne kraje normalne, prawda, że mają takie zabezpieczenie. Bezpieczeństwo energetyczne to jest zapewnienie dostaw z trzech różnych kierunków. I my od razu mówimy, my się nie obrażamy na Gazprom, tak, że nie będziemy kupowali. Możemy kupować, możemy prowadzić interesy z Gazpromem, ale z pozycji partnera, traktowanego tak samo jak inne kraje. My już nie mamy przystawionego do głowy tego gazowego pistoletu, że albo podpisujecie, albo nie macie gazu. Tak, nie na kolanach i nie ze strachu, prawda, tylko po prostu jako partner traktowanie. Przedstawiciel rządu, pełnomocnik rządu do spraw surowców energetycznych, pan minister Piotr Naimski, zapowiedział, że w 2022 roku, kiedy kończy się umowa z Gazpromem, my nie będziemy tej umowy już przedłużać na takich warunkach. Możemy kupować, ale tak samo jak kupujemy na giełdzie. I teraz to, co niestety, ten gazoport, mówię to otwarcie, powinien być czynny już 4 lata temu, bo takie były harmonogramy prac za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Poprzez opóźnienie rządu Donalda Tuska, potem Ewy Kopacz, ten gazoport otwieramy dopiero dziś. Ja pamiętam jeszcze taką komisję skarbu 4 lata temu, wiosną, kiedy ówczesny minister skarbu zaklinał się na komisji, że gazoport będzie oddany 30 czerwca 2014 roku. Użył słów nawet, dlatego terminu nie ma zmiłuj. Nie oddali w tym terminie.